Witam Was, dziewczyny, ponownie. Przepraszam Was, jeżeli słyszycie ten szum z tyłu, to moja pralka wiruje, ale za chwilę skończy, więc już nie chciałam jej wyłączać. Mam nadzieję, że tak bardzo to nie przeszkadza. Zostały chyba 2 minuty. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować parę ćwiczeń mięśni na miednicy, ale będzie nietypowo, ponieważ zrobimy sobie oczywiście ćwiczenia, ale chciałam Wam też pokazać, w jaki sposób powinno się i warto byłoby zintegrować pracę na miednicy z czynnościami codziennymi. Dlatego przygotujcie sobie krzesło, będziemy się między innymi uczyły siadać i wstawać, ale również wsiadać do samochodu i wysiadać z samochodu, podnosić ciężkie rzeczy, a to wszystko z zaangażowaniem na miednicy i w taki sposób, żeby chronić na miednicy, chronić mięśnie brzucha i chronić mięśnie grzbietu. Czyli to, co dzisiaj mam Wam do zaproponowania, jest super ważne dla kobiet w ciąży, ale również dla kobiet po porodzie, które być może mają jakieś problemy z miednicy, być może mają jakieś problemy z mięśniami brzucha, a już prawie na pewno odczuwają jakieś bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa albo w ogóle w plecach i w kręgosłupie. Także tutaj warto też zadbać o to, żeby te codzienne czynności wykonywać prawidłowo z zaangażowaniem dna miednicy, z zaangażowaniem dna miednicy i z zaangażowaniem oddechu. Ale najpierw oczywiście zrobimy sobie kilka ćwiczeń, pobudzimy dno miednicy, przypomnimy sobie, jak ono pracuje. Zapraszam Was więc na matę. Stajemy sobie na szerokość bioder, czyli stopy na szerokość bioder, zewnętrzne krawędzie stóp równolegle do siebie, ciężar równomiernie na całych stopach, kolana miękkie, barki w dół, szyja długa, głowa do góry, ręce na biodra i zaczynamy luźniutko poruszać miednicą. Spójrz, podwijasz kość ogonową, rozluźniasz. Nic tutaj nie napinasz, oddychaj sobie swobodnie. Rozruszaj swoją miednicę. Poczuj cały zakres ruchu maksymalnie do tyłu, maksymalnie pod siebie. I spokojnie, coraz mniejsze ruchy. I poczuj, aż zatrzymasz się po środku, w takim punkcie neutralnym, w którym dno miednicy jest ustawione równolegle do podłogi. Super. I teraz zaczynamy z wdechem. Z wdechem luźno, na wydechu podciągnij delikatnie dno miednicy, czyli zamknij otwory ciała, zamknij zwieraczce moczowej, zwieracz odbytu. Podciągnij do góry, jakby coś chciała zassać do brzucha. Rozluźnij całkowicie. I jeszcze raz. Zassaj, podciągnij do góry. Wyobraź sobie, że masz słomkę między wargami stromowymi i wciągasz coś przez tą słomkę do góry. I wypuszczasz z powrotem. Nie spychaj, nie wypychaj. Puść luźno. I jeszcze raz. Wyobraź sobie teraz, że podciągasz chusteczkę jedwabną do góry. I teraz ją rozluźnij, puść i niech ona sobie delikatnie spadnie. I jeszcze raz rozluźnij i puść. Jeżeli możesz, rób to z oddechem, czyli na wdechu luz, na wydechu wciągnij do góry, świetnie. I puść, rozluźnij, pozwól, żeby się roztopiły luźno mięśnie. I jeszcze raz do góry. I wdech całkowicie rozluźnij. I jeszcze raz miednica przód i tył. Delikatne ruchy. Pozwól, żeby mięśnie dna miednicy same reagowały. Może poczujesz w momencie, kiedy podwijasz miednicę, że napina się też brzuch. Pozwól mu na to, ale sama nic nie napinaj. Luźno oddychaj. I znowu coraz mniejsze ruchy. Zatrzymaj sobie po środku, poczuj, że dno miednicy się ustabilizowało w pozycji neutralnej, równolegle do podłogi.
będziemy jeszcze raz napinały, ale teraz robimy długie napięcie. Weź wdech i na wydechu napnij, podciągnij. Poczuj, jak dno miednicy się napina, podciąga do góry, ale pośladki są luźne. I zostajemy, trzymamy to napięcie. Jeszcze chwilę, oddychaj swobodnie, trzymaj wyprostowaną sylwetkę. Dno miednicy jest tylko aktywne, reszta luźna, oddychasz. I z najbliższym wdechem całkowity luz, odpuszczasz. Możesz delikatnie poruszać miednicą dookoła, na boki. Pozwól, żeby się rozluźniła. Miałyśmy dłuższe napięcie, będzie dłuższe rozluźnienie. I jeszcze raz, weź wdech, na wydechu podciągnij do góry, przytrzymaj, skontroluj pośladki luźne, uda luźne, trzymamy, oddychamy. Spróbuj dobrać takie napięcie, żebyś przez te 7-8 sekund była w stanie je utrzymać, żeby nie było takiego popuszczania mięśni, nie moczu, tylko mięśni. I z najbliższym wdechem luźno. Super. I znowu. Rozruszaj delikatnie miednicę. Dookoła. Pozwól, żeby się całkowicie rozluźniła. I jeszcze jedno długie napięcie. Wdech. Na wydechu podciągamy chusteczkę albo wciągamy coś przez słomkę. Super. Przytrzymaj. Jeszcze chwilę trzymamy, oddychaj. Pamiętaj, ćwiczysz dno miednicy, żeby ćwiczyć i krótkie napięcia, czyli włókna szybko kurczliwe i długie napięcia, czyli włókna wolno kurczliwe. Z najbliższym wdechem rozluźnij i rozruszaj. I żeby napięcie i rozluźnienie trwały tyle samo, czyli im dłuższe napięcie, tym dłuższe rozluźnienie. Ok, i teraz chciałabym, żebyśmy bardzo delikatnie zaczęły podnosić raz jedną, raz drugą nogę. Na razie swobodnie, po prostu. Podnosisz jedną i drugą nogę. Nie myśl o dnie miednicy, nie myśl o oddechu. Spójrz tylko, jak się zachowuje Twoje ciało, gdzie czujesz napięcie, czy łatwo, czy trudno jest Ci utrzymać równowagę. Podnieś i zatrzymaj. Zobacz, czy się chwiejesz, czy trzymasz równowagę. To samo z drugą nogą. Rozluźnij. I teraz robimy to samo, ale chciałabym, żebyś unosząc nogę, zrobiła wydech i delikatnie napięła dno miednicy, czyli luz. I rozluźnij. I wydech. Czy czujesz różnicę? Czujesz, że kiedy robimy wydech i dodajemy delikatne napięcie, noga jest jakby lżejsza, a ciało stabilniejsze. Dzięki temu, że aktywujemy dno miednicy, aktywujemy tak zwany core, czyli głębokie mięśnie naszego ciała, cały czas ćwicz z wydechem. Powinnaś być dużo swobodniejsza w tej pozycji, czuć, że się nie chwiejesz, pewniej stoisz, a noga wydaje się wręcz lżejsza. Jeszcze. Ostatnie 4. Teraz podnieś, zatrzymaj. Czujesz? Czujesz, że dno miednicy pomaga Ci trzymać nogę i pomaga Ci trzymać stabilność. I teraz uwaga na wdechu, nie opuszczaj nogi, rozluźnij dno miednicy. Opadła Ci od razu noga? Poczułaś, że jest cięższa? Mam nadzieję, że trochę tak. Rozluźnij. Wydech, druga noga. Podnieś. Stabilizuj dno miednicy. Poczuj, że to tutaj, dół brzucha, trzyma nogę i trzyma całą Twoją sylwetkę i z wdechem luz. I zobacz, jak od razu inaczej. Opadamy w dół, lekko opada noga. Rozluźnij. Kilka razy krążymy miednicą. Rozluźniamy. I w drugą. Takie proste ćwiczenie, które chciałam Ci pokazać, że no miednicy ma ogromny wpływ na nasz ruch i dlatego tak ważne jest to, jak wykonujemy codzienne czynności. I zanim przejdziemy jeszcze do tych codziennych czynności, jeszcze jeden ruch. Robimy kilka przysiadów, zwykłych, klasycznych przysiadów. Nie myśl o dnie miednicy, nie myśl o oddechu, pośladki do tyłu. Popatrz teraz na swoje uda, poczuj, jak pracują, jak Ty czujesz pracę i zmęczenie mięśni. A teraz dodaj dno miednicy, wdech luźno, podnosząc się wydech, napnij dno miednicy. Wdech luźno, wydech.
od dna miednicy się podnosisz. Wyobraź sobie, że napinasz dno miednicy i to cię podnosi do góry. Wdech luźno, wydech. Czujesz różnicę? Czujesz, że jeżeli włączasz oddech i dno miednicy, twoje uda nie pracują aż tak ciężko. Powinno być ci łatwiej się podnieść. Jeszcze dwa razy. Wdech luźno i wydech. Od dna miednicy podciągnij się z centrum do góry. Super. Wdech i wyobraź sobie, że tutaj jest siła, która cię ciągnie do góry. Ostatni raz. Świetnie. Mam nadzieję, że poczułaś tą różnicę. W ten sposób chciałabym, żebyś robiła przysiady, a raczej oddychała w czasie robienia przysiadów, jeżeli jesteś w ciąży lub po porodzie. Pomagaj swojemu dnu miednicy, chroń je. Wdech w dół, wydech w górę. Wtedy, kiedy jest wysiłek, rób wydech, angażuj dno miednicy. Zobaczysz, że poczujesz różnicę. I jeszcze jeden mały eksperyment. Chciałabym, żebyś się zgarbiła, tak jak czasem się garbimy nad dzieckiem na przykład. I spróbuj teraz napiąć dno miednicy. Poczuj, z jaką siłą jesteś w stanie je napiąć. A teraz wyprostuj się. Barki w dół, miednica pod siebie. I teraz napnij. Czujesz, że kiedy plecy są proste, twoje dno miednicy ma większą siłę, mięśnie mogą pracować efektywniej? Mam nadzieję, że czujesz. I teraz pokażę ci, do czego to wszystko zmierza. Wyobraź sobie, że w tym pudle wcale nie ma zabawek mojej córki, tylko jakieś straszliwie ciężkie przedmioty. Patrzę, czy je widzisz. Teraz je widzisz. I teraz tak. Jeżeli podnosisz coś, czy jakikolwiek ciężar albo dziecko z podłogi, robisz w ten sposób zgarbione plecy i próbujesz sięgnąć, to niestety sabotujesz swoje dno miednicy. Przed chwilą, mam nadzieję, to poczułaś. Jeżeli możesz, zejdź nisko, tak żeby zachować proste plecy, chwyć przedmiot, dziecko, torbę, cokolwiek, zrób wydech, zaangażuj dno miednicy i trzymając podnoszony przedmiot jak najbliżej ciała, podnieś do góry. I jeszcze raz spójrz. Sektor nóg, czyli między nogami chwytam jak najbliżej ciała, proste plecy, czyli pozwalam, żeby moje dno miednicy mogło zadziałać, wydech i podnoszę do góry. I jeszcze raz. Zejdź nisko, zobacz, tak samo kiedy coś odkładam, również proste plecy i również mogę angażować dno miednicy do tego. Wydech, góra. Muszę coś ciężkiego odłożyć, proste plecy, wydech, odkładam. Jeżeli będziesz ćwiczyła z czymś naprawdę ciężkim, to zobaczysz, że wtedy, kiedy robisz wydech i angażujesz dno miednicy, masz wręcz wrażenie, że ten przedmiot, który podnosisz, waży trochę mniej. Jeszcze jedna ważna rzecz. Twarz. Nie robiłyśmy eksperymentów z twarzą. Może przy następnym live'ie. Dzisiaj musisz mi uwierzyć na słowo. Kiedy się uśmiechasz, pomaga to rozluźnić twoje dno miednicy. Kiedy masz gładką, delikatnie spiętą twarz, dno miednicy również reaguje na pięcie. Co oznacza, że jak podnosisz dziecko, nie powinnaś się uśmiechać. Wiem, że to jest nienaturalne, ale spróbuj. Podnosimy coś, wyobrażamy sobie, że podnosimy dziecko z podłogi. Przez chwilę, nie uśmiechaj się do niego. Proste plecy, wydech, podnieś. Super. Jeżeli nie masz możliwości podnieść czegoś z prostymi plecami, bo na przykład wyjmujesz dziecko z łóżeczka albo torbę z bagażnika i musisz się schylić, spróbuj chociaż zaangażować dno miednicy. Jedną nogę postaw z przodu, drugą z tyłu dla większej równowagi. Schyl się, no okej, muszę zgiąć plecy, trudno. Podnieś dziecko bądź siatę w bagażniku i wydech. Hop. Jeżeli ten wydech jest dla ciebie nienaturalny, spróbuj to samo zrobić, zamiast wydechu mówić hop. Czyli hop. Dla niektórych to może być naturalniejsze, zwłaszcza jeżeli jesteście same. Ten dźwięk hop również pomoże ci zaangażować dno miednicy. Ok. Odkładam mój ciężar. Bierzemy krzesło, może bokiem. I uczymy się siadać na krześle. Przy okazji ćwiczymy trochę uda. Stań,
mniej więcej na odległość stopy od krzesła. Wypnij pośladki do tyłu, tak jakbyś chciała zrobić przysiad. Usiądź. I wstajemy. Czyli robimy przysiady na krześle. Nie myśl o tym nic, nie myśl o oddechu, rób. I góra. I dół. I góra. Spójrz, przesadni ruch wygląda w ten sposób. Ale możesz go zrobić bardziej naturalnie. Hop. Jeszcze kilka razy. Czujesz, że uda pracują? Ok. I teraz z wydechem robimy to samo. Czyli wydech, wypchnij pośladki. Czułaś, że wydech i napięcie w namiętnicy pomagało, wspomagało pracę nóg? Poczuj to samo przy wstawaniu. Wydech. I w dół. Wydech. I w górę. I jeszcze. Bardzo fajne, zwłaszcza w ciąży, bo wtedy, jak wstajesz z krzesła, to nie masz wrażenia, że ten brzuch tak dużo waży. Jeszcze. I usiądź. Znowu. Jeżeli ten oddech wydaje Ci się nienaturalny, dziwny, możesz powiedzieć hop. 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 Trochę siadanie z hop jest dziwne. Może siup. Może hop. I siup. Ok. Wybierz dowolną metodę, ale tak, żeby wstając i siadając angażować w namiętnicę. Dla mnie wygodnie jest to zrobić z wydechem. Wiem, że niektórzy wolą wydawać dźwięki. Ok. I jeszcze jedno ćwiczenie. Znowu unosimy nogę. Z wydechem angażujemy dno miednicy. Wdech luźno, wydech. Poczuj, że dno miednicy, mięśnie głębokie brzucha unoszą tą nogę. Mięśnie ud prawie nie pracują. Jeszcze. I jeszcze. I jeszcze. Cztery. Wydech. Wdech. Napnij. Rozluźnij. Napnij. Rozluźnij. Ostatni raz. Napnij. Rozluźnij. Będziemy jeszcze raz wstawać, ale rzucimy sobie wyzwanie. Robimy to na jednej nodze. Unieś lewą nogę. Prawa stopa oparta na ziemi. Tutaj może druga połowa ciąży, dziewczyny drugiej połowy ciąży mogą robić to na dwóch nogach, tak jak robiliśmy przed chwilą, a reszta wydech. Wdech na górze, wydech. Wdech i wydech. Jest trudniej. Ale dzięki zaangażowaniu w namiętnicy jeszcze. Powinno być łatwiej utrzymać równowagę. Jeszcze dwa razy na tą nogę. Wdech na górze, wydech dół. Ostatni raz, wydech. Wdech i wydech. Siadaj, ale trzymaj mięśniami, dopóki pośladki nie nawiążą relacji z krzesłem. Nie opadaj na krzesło. To samo na drugą nogę, wydech. Wdech na górze, wydech. Wdech i hop. Wydech, góra. Weź wdech, rozluźnij. Na wydechu napnij dno miednicy. Kontroluj pozycję, usiądź. Jeszcze wydech. Ostatni. Super. I jeszcze obiecane wysiadanie z samochodu. Jedziesz samochodem. Załóżmy, że jedziesz na miejscu dla pasażera. Może najpierw jak siedzieć w samochodzie. Jedziesz sobie samochodem. Jeżeli jest to dłuższa podróż, usiądź tak, żeby pośladkami oprzeć się o oparcie i oprzyj całe plecy o oparcie. Na krześle to jest niewygodne, ale siedzenia w samochodzie są tak wyprofilowane, że jak się oprzesz i siedzisz głęboko na całych pośladkach, to tutaj bardzo ładnie oparcie podpiera Twój odcinek lędźwiowy kręgosłupa. I w ten sposób, oparta, wyprostowana, całe pośladki na siedzeniu, siedzisz w samochodzie, niezależnie czy go prowadzisz, czy jedziesz jako pasażer. I uwierz mi, że
No wiadomo, trzeba troszkę bliżej przesunąć wtedy do siebie, przesunąć siedzenie do kierownicy, jeżeli prowadzisz. Mój mąż się ze mnie śmieje, że jak wsiada do samochodu po mnie, jakby jakiś karzełek jechał, trudno. Ale słuchajcie, to działa. Ja zawsze, jak długo jechałam samochodem, i wysiadałam, to potem albo mnie bolały plecy, albo na przykład miałam jakieś dziwne skurcze pośladków, czy od tyłu. Od kiedy zaczęłam w ten sposób siedzieć, całymi pośladkami, opierając się i opierając obydwie stopy o podłogę, a kiedy prowadzę, jedna stopa jest na pedale, a druga na tym takim obok pedałów, tak? Takim podparciu. Jest, w ogóle nie mam takich przygód i mogę spokojnie długo jeździć. No okej, jak wysiąść z tego samochodu? Siedzę sobie na miejscu dla pasażera, czyli tutaj mam drzwi. Zazwyczaj jest noga i hop, do góry. W takiej pozycji, kiedy nogi są rozkraczone, że tak powiem, my jesteśmy zgarbione, jeszcze się gdzieś przechylamy, nie ma szans, żeby nasze dno miednicy zareagowało. Dlatego, moja droga, dzisiaj, od dzisiaj do końca życia wysiadasz z samochodu jak dama. Najpierw nogi na bok, wystawiasz nogi z samochodu i dopiero teraz z wydechem wysiadasz, aż wyszłam z kadru. A jak wsiąść do samochodu? No na odwrót. Wsiadam i przenoszę nogi do środka. Czyli wstajesz i siadasz z wydechem, tak jak się uczyłyśmy. I pamiętasz, żeby najpierw przenieść nogi, żeby nie robić tego w rozkraku. Wot i cała tajemnica. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Podróżujemy samochodem często, czasem codziennie, kilka razy dziennie wsiadamy, wysiadamy. Jeżeli są już jakiekolwiek przypadki nietrzymania moczu, to się zdarza, że nawet w takiej sytuacji, takiego wysiadania z samochodu, zdarza się gubienie moczu. Jeżeli nasze dno miednicy jest obciążone, bo jesteśmy w ciąży, bo niedawno rodziłyśmy dziecko, to nie ma mu co już dokładać i lepiej robić to w taki sposób, żeby je chronić. Chroni to też nasz kręgosłup. Kiedy angażujesz dno miednicy, od razu włącza się stabilizacja kręgosłupa, czyli same korzyści. Okej. To by było na tyle z rewelacji, które dzisiaj dla Was miałam. Czyli nauczyłyśmy się podnosić coś ciężkiego, siadać i wstawać oraz wsiadać i wysiadać z samochodu. Na koniec jeszcze parę ruchów miednicą, czyli poczuj, wyciągnij pośladki, tak żebyś poczuła guzy kluszowe na krześle. Zacznij się delikatnie na tych guzach kluszowych przetaczać, ale nie wychylaj się jakoś bardzo do tyłu, niech tylko miednica pracuje. Zwłaszcza jeżeli jesteś w ciąży, to taki ruch będzie niedobry dla Twojego brzucha. Delikatnie miednica pracuje. Zatrzymaj po środku. Poczuj, że guzy kluszowe są na krześle. Dno miednicy jest równoległe do krzesła. Siedzisz na brzegu krzesła, teraz się nie opieramy. Pomyśl o swoich guzach. Poczuj ich nacisk na krzesło. I teraz weź wdech na wydechu. Napnij dno miednicy, podciągnij do góry. Spójrz, co się dzieje z guzami kluszowymi. I na wdechu rozluźnij. Wydech. Napnij, zobacz, co się dzieje z guzami kluszowymi. Wdech, rozluźnij. Jeszcze raz wydech. Napnij. I rozluźnij. Powinno być tak, że na wydechu guzy kluszowe się lekko zbliżają do siebie przy napięciu, podciągają do góry, a na wdechu powinnaś poczuć, jak delikatnie opadają na krzesło. Zazwyczaj łatwiej jest poczuć to opadanie niż to podciąganie do góry. Jeszcze raz, wydech, napnij, podciągnij. Wdech, pozwól, żeby guzy opadły na krzesło. Ostatni raz, wdech. I wdech. Rozluźnij. Super. Rozluźnij swoje dno miednicy całkowicie. Weź kilka głębokich wdechów, wydechów. Wdech nosem, wydech ustami. Ok.
Zapamiętaj to, co teraz się działo z Twoimi guzami kulszowymi, albo się być może nie działo, jeżeli nic nie czułaś się kompletnie, tym nie przejmuj, zwłaszcza jeżeli na przykład dopiero w ciąży zaczęłaś ćwiczyć na miednicę, jesteś w zaawansowanej ciąży, to jest bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście nie poczujesz tak mocno tego napięcia i tego ruchu guzów kulszowych, ale spoko, dojdziemy do tego. Natomiast zapamiętaj to, bo na następnym naszym treningu zaproponuję Ci parę śmiesznych zabaw, spróbujemy rozruszać trochę nasze guzy kulszowe i popracować trochę bardziej selektywnie różnymi włóknami mięśni na miednicy, ale to wszystko przed nami, a do tego czasu życzę Ci fajowskiego długiego weekendu, chociaż pogoda jest jakby lekko niesprzyjająca i pamiętaj o tym, czego się dzisiaj uczyłyśmy. To może być trudno, żeby wszystkie te nawyki wdrożyć, ale pomyśl, co Ci się najbardziej przyda, tak? Jeżeli bardzo często jeździsz samochodem, to może to wsiadanie i wysiadanie z samochodu i pozycja w samochodzie. Jeżeli często podnosisz coś, dziecko małe, to może właśnie to angażowanie na miednicy, wydech przy podnoszeniu. Zastanów się też, kiedy najczęściej odczuwasz jakiś dyskomfort czy ból i może właśnie tą sytuację trzeba by było zmienić. W każdym razie zmierzam do tego, żebyś postarała się przez te najbliższe kilka dni wdrożyć te nowe umiejętności i zobaczyć, czy widzisz różnicę, czy Twoje ciało ją odczuwa, czy czujesz się lepiej, czy czujesz się inaczej. I mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe, a nie jakieś dziwne szamańskie bajania. Natomiast uwierzcie mi, że to działa i to, że to jest rzeczywiście bardzo fajny sposób na wspieranie naszego ciała, bo ćwiczysz kurę ile? Godziny dziennie? Nie, no trudno byłoby więcej. A takie czynności powtarzamy po 100 razy dziennie, więc jeżeli nauczysz się je robić w prawidłowy sposób, chroniąc swoje ciało i wspierając jego naturalną pracę, to efekt będzie nawet lepszy niż przy treningach, zwłaszcza jeżeli zauważyłaś u siebie jakieś problemy albo dysfunkcje ze strony dna miednicy czy mięśni stabilizujących sylwetkę. I to by było na tyle. Życzę Wam bardzo miłego dnia i do usłyszenia. I jeszcze na koniec oczywiście prośba, jeżeli uważasz, że to jest sensowne, fajne i potrzebne, co mówiłam, to udostępnij proszę. Mam nadzieję, że jak najwięcej kobiet zacznie wysiadać z samochodu i wsiadać jak dama. Hello, bye. Cześć.